Dzień dobry. Witam w drugim odcinku mojej serii Rozbieramy reklamy. Jak widzieliście ten ostatni filmik, który zrobił Jimmy Kimmel 21 stycznia, żegnał byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie za bardzo o tym chciałbym wam opowiedzieć. Ważne jest to, że Jimmy Kimmel otrzymał aż 194 tysiące reakcji na ten filmik, 20 tysięcy komentarzy i 246 tysięcy udostępnień. Jakby na to nie patrzeć, miało to miejsce po bodajże 24 godzinach po opublikowaniu tego posta. Co takiego spowodowało, że on się stał aż tak bardzo interesujący i osiągnął coś, co nazywamy efektem wiralowym? Przede wszystkim myślę, jest to kwestia odniesień do pewnych konkretnych kodów kulturowych, które są w zasadzie znane każdemu Amerykaninowi. Nam mogą być mniej lub bardziej znane, oczywiście trudno zakładać, że nie wiesz, z czym nam się kojarzy Statua Wolności. Ale jest tam kilka obrazków, które myślę są ciekawe i za chwilę o jednym z nich będę chciał parę słów powiedzieć. Ten filmik zwraca uwagę na to, że wykorzystywanie kodów kulturowych, które są znane określonej społeczności, jest moim zdaniem bardzo fajnym zabiegiem. Przekonałem się o tym jakiś czas temu, kiedy byłem w Katowicach na jednym ze swoich projektów i miałem tam kilka godzin czasu do odjazdu pociągu w Gdyni, w związku z tym postanowiłem pójść do kina. Miałem do wyboru dwa filmy, jeden to byli Avengersi, a drugi to był Deadpool 2. Przyznam się szczerze, że ciężki był to wybór, ponieważ nie za bardzo miałem ochotę zarówno na jeden, jak i na drugi. Osobiście nie przepadam za superbohaterami. Natomiast zaintrygował mnie Deadpool 2, między innymi dlatego, że było tam napisane, że jest to parodia. Uwielbiam parodie filmowe. W związku z tym wybrałem właśnie ten obraz. Na sali było ponad chyba 600 osób, więc sala była napakowana, natomiast przez cały film śmiało się raptem 6. Ja również się nie śmiałem. Później napisałem swoją krótką recenzję, że nie za bardzo rozumiem tego filmu, natomiast moja rodzina mi wytłumaczyła: nie rozumiesz, bo po prostu nie łapiesz kodów kulturowych, które były w filmie Deadpool. I to była całkowicie prawda. W związku z tym, jeśli decydujemy się na to, żeby użyć określonych kodów kulturowych, pewnych schematów charakterystycznych dla danej społeczności, dla danego kraju albo dla danego insightu, musimy mieć pewnego rodzaju pewność, że te kody kulturowe będą prawidłowo odebrane. Ale wróćmy do tego jednego z obrazków, który się pojawia w filmie Johna Kimmela. Jestem ciekaw, czy rozpoznajecie ten film, czy go kiedyś oglądaliście. Ten obraz, z którym ma problem Jaś Fasola, to matka Whistlera. Jest to bardzo ciekawe płótno, dlatego że przez wiele, wiele lat nie było absolutnie doceniane. Obraz został namalowany w 1871 roku przez amerykańskiego malarza Jamesa McNeila Whistlera i znajdował się w zbiorach Muzeum d'Orsay w Paryżu. Jest to obraz, który jest znany, charakterystyczny dla tego artysty i uznawany za jeden z najsłynniejszych amerykańskich obrazów, który znajduje się poza
granicami Stanów Zjednoczonych. Jak nosi sama nazwa tego obrazu, przedstawia po prostu tam matkę, przedstawiona jest na płótnie matka malarza. Pierwsze lata wystawiania tego obrazu w różnych częściach świata naprawdę nie cieszyło się to jakimś tam szczególnym zainteresowaniem. Natomiast dopiero w 2006 roku został na swój sposób doceniony, kiedy został wystawiony w Muzeum of Fine Arts w Bostonie. Jego wartość wtedy wyceniono na 30 milionów dolarów. Obraz stał się głównym, można powiedzieć, bohaterem filmu Jasia Fasoli, czy Mr. Bean, nadciąga totalny kataklizm. I również z tego powodu stał się w określony sposób rozpoznawalny. Zauważcie połączenie. Jaś Fasola, rozpoznawalna postać globalnie i obraz, który w zasadzie był do tej pory średnio znany na szerokim rynku. Co się stanie dalej? Zobaczmy. Jak sobie poradził Jaś Fasola z rozwiązaniem tego problemu? Odsyłam was do filmu. Komedia jest przednia. Idźmy dalej. Ostatnie tygodnie, czy nawet ostatnie dni były szczególnie memogenne. Jeśli chodzi o tworzenie pewnych memów, czy pewnych ciekawych kreacji nawiązujących do tego, co się dzieje tu i teraz, czyli coś, co można śmiało nazwać real-time marketingiem, jest IKEA. IKEA, wybór nowego prezydenta USA, a w zasadzie odejście starego, skomentowała właśnie tak. Najzabawniejsze jest to, że nie jest to fake. To jest naprawdę reklama IKEA i naprawdę IKEA ma w swojej ofercie produkt pod nazwą Trumpa. Gdzie leży cały dowcip? No, Trumpa w języku szwedzkim oznacza po prostu stąpać. Natomiast Trump, znowu w języku szwedzkim, można przetłumaczyć jako włóczęgę. To jest niesamowita, moim zdaniem, ciekawostka, jak bardzo fajnie ludzie odpowiedzialni za kreację IKEA nawiązują do bieżących wydarzeń. Świat podbiły ostatnio memy z Bernie Sandersem, który siedzi w wełnianych rękawiczkach na zaprzysiężeniu, na ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że ten drobiazg stał się natychmiast memiczny. Zauważcie, że pewne drobne, wydawałoby się, sytuacje, pojedyncze zdania, czasami nie tylko tworzą memy, ale czasami tworzą całe rynki. Pamiętacie słynne zdanie Jana Pawła II o kremówkach? One stworzyły rynek kremówek wadowickich. I tutaj ta memiczność przez Berniego Sandersa również na swój sposób została wykorzystana. Ta popularność przekuła się przede wszystkim na zainteresowanie nauczycielką, która uszyła te rękawiczki. Dostała podobno kilka tysięcy maili z zapytaniem o możliwość kupna produktu, czyli na swój sposób Bernie Sanders stworzył jej niejako rynek. Przekuł też tę popularność na to, żeby zbudować pewnego rodzaju akcję charytatywną, ponieważ kupił bluzę z tym ikonicznym zdjęciem. Dzięki temu można było wesprzeć różnych potrzebujących w zakresie kupna dla nich posiłków. W związku z tym zauważcie, jak bardzo pewien prosty obraz nagle może zacząć żyć własnym życiem w internecie i czasami rządzi tym kompletny przypadek. Zauważcie, że w tych wszystkich memach, w tych wszystkich przeróbkach znajdują się po prostu elementy
popkulturowe czy elementy kulturowe, które dla większości z nas są po prostu oczywiste. Jest tu nawiązanie do seriali Netflixowych, jest tu nawiązanie do znanych nam obrazów, czy znanych miejsc, czy po prostu super bohaterów. I to jest jak gdyby pewna kwestia łączenia tych uniwersalnych elementów z pewnym przekazem. Czy w miejscu Sandersa mogłaby się znaleźć jakaś marka? Oczywiście. I to jest pewnego rodzaju element emocjonalny łączący z marką, który może stworzyć wirala. Przypomnę, może stworzyć. To wcale nie znaczy, że tak się stanie. Bernie Sanders został również posadowiony na pewnym krześle. Ci, którzy znają ten kultowy film, czyli Nagi Instynkt, doskonale rozpoznają tę scenę. Od premiery tego filmu minęło już wiele lat. Jest to rzeczywiście jeden z rozpoznawalnych filmów globalnie, również ta scena. Sharon Stone miała wtedy 34 lata i jest przesłuchiwana przez policjantów. W pewnym momencie zakłada nogę na nogę, natomiast podobno bardzo wielu widzów próbuje złapać w tym momencie stopklatkę, żeby przyjrzeć się temu, co rozproszyło uwagę tychże policjantów. Ale tak na dobrą sprawę, kultowa w tej scenie jest pewna biała sukienka, którą ma na sobie Sharon Stone i ona właśnie przeszła do historii mody. Natomiast ta scena wcale nie była miła dla Sharon Stone. Podobno reżyser uczynił to trochę wbrew jej woli, trochę z zaskoczenia i mimo tego, że po tym filmie aktorka stała się rzeczywiście bardzo znana, to jednak ten moment dręczy ją podobno do dzisiaj. A ponieważ nadszedł już ten moment, przeżyjmy to jeszcze raz. Ms. Trammell has waived the right to an attorney. Did I miss something? I told him that you wouldn't want an attorney. Why did you tell him that? I told him you wouldn't want to hide. I have nothing to hide. Czas na szklankę wody i ostudzenie trochę naszych emocji. Rok 2020 odchodzi w niesławie. Zobaczmy, jak na pewnym festiwalu reklamowym próbowano ten rok w jakiś sposób podsumować. Moim zdaniem zrobiono to w wyjątkowo interesujący sposób. Twórcami tej serii filmów jest American Advertising Federation, organizacja, która po prostu zrzesza ponad 300 członków i te filmiki, które za chwilę zobaczycie, były po prostu przerwnikami w trakcie wręczania ceremonii, wręczania nagród.
Czy Polskę można sprzedawać w Stanach Zjednoczonych? Czy produkty, które mają w sobie nazwę Polska, Poland, mogą być sukcesem sprzedawane na rynku za oceanem? Oczywiście, że tak. Mamy bardzo ciekawy produkt pod nazwą Poland Spring. No, niestety Poland Spring nie jest produktem polskim. Dzisiaj jest to woda mineralna, która jest sprzedawana przez pewną firmę, która, czyli Poland Spring, która jest zależna od Nestle. Natomiast to przedsiębiorstwo zostało założone w 1845 roku. Okazuje się, że woda pochodzi z różnych źródeł w amerykańskim stanie Maine, w tym Poland Spring i Garden Spring, w miejscowości nomen omen o nazwie Poland. Co jest najciekawsze, to marka ma swój początek w ostatnim, w końcowym okresie XVIII wieku, kiedy w 1794 roku pewien człowiek o imieniu i nazwisku Jabez Riker kupił tam ziemię, a następnie, jak wieść gminna niesie, pewien wędrowiec zapukał do jego drzwi i poprosił o śniadanie. Okazało się, że tego typu sytuacje zaczęły się powtarzać, w związku z tym Riker założył karczmę. Ona powstała w 1797 roku, a w 1844 roku jego wnuk pił dużo wody, która była wydobywana w pobliskim źródle. Okazało się, że on stwierdził, że ta woda wyleczyła go z różnych przewlekłych niestrawności. Z czasem ta karczma się rozrosła, w związku z tym goście mieli to szczęście, że mogli również doświadczać picia tej wody. No, w pewnym momencie okazało się, że źródła na tyle są zasobne, można rozwinąć tę działalność. W związku z tym zaczęto przemysłowo butelkować tę wodę i ją sprzedawać. Na przełomie XIX i XX wieku karczma przerodziła się niejako w taki wręcz spory ośrodek, natomiast rodzina Rickerów w 1930 roku straciła kontrolę nad tą firmą. Dzisiaj Poland Spring jest taką wodą mineralną, która należy podobno do czołówki wód, które sprzedają się najlepiej w Stanach Zjednoczonych. Poland Spring było również oficjalnym sponsorem maratonu w Nowym Jorku w 2013 roku. I jako ciekawostkę pokażę wam teraz ich najnowszą reklamę. This is Maine. The place that made me who I am. And the place that makes Poland Spring Origin what it is. It's this nature that gives origin its naturally occurring electrolytes. It's this nature that gives it a crisp taste like no other. This is my origin. 100% natural spring water from Maine. Poland Spring Origin. Piękna, lekka, łatwa i przyjemna produkcja. Można przysnąć, prawda? Czas na coś ostrzejszego. Uwaga! To nie jest film dla dzieci. W związku z tym, jeśli masz w okolicach kogoś, kto ma mniej niż 17 lat, puść mu coś innego.
bardzo lubię najróżniejsze trailery. Dzisiaj trailery do gier są w zasadzie robione na bardzo wysokim poziomie i można śmiało powiedzieć, że to już jest poziom trailerów po prostu najlepszych produkcji hollywoodzkich. Ten trailer, który został wyprodukowany w styczniu 2021 roku, został zrobiony ni mniej, ni więcej niż przez Tomka Bagińskiego i przez jego firmę Platish Image. Natomiast tutaj producentami byli nie tylko Polacy, ale również Czesi. Widzicie, że w doskonały sposób są tutaj zastosowane i efekty specjalne, jest świetna gra emocji, jest jak gdyby wszystko to, co ma nie tylko zwrócić naszą uwagę, ale pobudzić określone emocje i oczywiście zaprosić do gry. Wróćmy do tej podstawowej myśli, czyli weź coś emocjonalnego i połącz to z marką. Marka globalna oczywiście powinna wziąć coś emocjonalnego, co jest również kojarzone globalnie, czy rozpoznawalne globalnie. Któż nie zna Gwiezdnych Wojen i Czubaki? Jak to połączyć? Proszę bardzo. Jak widzisz, na tego rodzaju produkcję, która trwa 10 sekund, nie trzeba mieć budżetu jak na trailer medium albo inne wysoko budżetowe produkcje. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Głównym problemem między innymi firm B2B jest ich rozpoznawalność. Nie chodzi tutaj o rozpoznawalność wśród szerokich mas społecznych, bo pod tym względem przede wszystkim funkcjonują firmy, które zajmują się B2C, ale bardziej w kręgach specjalistów. No i zobaczmy, jak to zrobiła pewna firma. Z księgowości podatki jesteś tak zły, że masz ochotę kogoś ugryźć. Ja i mój wierny zespół podejmiemy każde wyzwanie. Prowadzimy księgi i wykonujemy rozliczenia podatkowe. Zajmujemy się podatkiem dochodowym i podatkiem VAT. Zapraszamy. Cóż, nasuwa się jeden właściwy komentarz po tym materiale. Czy trzeba tłumaczyć, czym się zajmuje firma księgowa? Moim zdaniem nie za bardzo. Czy można dodać do tego jakiś element emocjonalny? No, zdecydowanie tak. Traktując zupełnie poważnie ten materiał, który przed chwilą obejrzeliście, zastosowana konwergencja pod tytułem oferta plus emocje może przynieść diametralnie odmienny efekt od zamierzonego. Czy tego rodzaju materiał będzie się niósł w sieci? Czy stanie się wiralem? Moim zdaniem na pewno. Czy dzięki temu ta firma zyska jakiś klientów? Nie mam zielonego pojęcia. Być może kod byłby lepszy. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy będziesz chciał zatrudniać ludzi do marketingu. Do zobaczenia za tydzień. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zapisz się na mój newsletter przyjaciele.kotarbiński.com. Kiedy będziesz subskrybentem mojego newslettera, będziesz otrzymywał zaproszenia na moje zamknięte webinaria tylko i wyłącznie dla przyjaciół i również jest tam szereg fajnych ofert i gratisów. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. A w jakiej kondycji jest pańska firma? Czemu panią to interesuje? W zależności od tego, czy szczytuje, czy dołuje. Potrzebuje pan trochę innego człowieka na szefa. No, prawdę mówiąc, to nie jest najlepiej. Obroty w zeszłym roku spadły mi o 40%. Zysk o 46%. No co ja pani będę mówił? No, to jest tragedia. Krótko mówiąc, potrzebowałbym człowieka, który to wszystko chwyci
i potrząśnie. O tak.